Obskoczyłem te dwa placyki. Volvo skopałem po oponach. I napawam się urodą tego Golfa dwójki, czwórki, bo Golfy czwórki mają kształt, oczywiście widzicie Państwo, ponadczasowy. A skupmy się na Merolu. Jeszcze GTS-y z AMG, jak się jeszcze okazuje. Zaparkowałem uczciwie brykę jak zwykle, a tabletki na gardełko zawsze z sobą. I tutaj zawsze w tym miejscu mam takie, wiecie, dylematy, czy pieprzne drzwiami o krawężnik, czy nie. Kawałek dalej już jest ryśnięcie. Kilka razy przyratałem, także zwracajcie uwagę, kupując auto ode mnie, bo te drzwi mogą być z dołu ryśnięte. Haha, nie się oczywiście nie tym razem. Papiury z elektryka. Zatrzymałem się na parkingu. Obok stoi jakiś Talbot. Nie wiem, znaczek Tema. Talbot czy coś innego z Rumunii samochód. Jakieś produkty naprawdę takie kształty. Badziewie. Pamiętajcie, co firma, to firma. Lecę dalej na placyk szukać ciekawostek. Pożegnałem się z tej Grand Coupe z chłopakami. O kurde. Dałbyś wiarę? Pożegnałem się, mówią, na hałzę jadą. 15. Co to będą robili, jak 15 zarabiona jest? Można iść do domu. Na cztery kółka pędzona. Zerknę u nich na budce, bo kilku tu jeszcze stoi. A ja szukam tematów konkretnych. Lista jest rozłożysta, żeby nie pomylić. Biała. Kto tam woła? Jakieś dziwne odgłosy. Biała. Nie było jej we wtorek, a dzisiaj jest piątek, czyli. Stołek zwykły, automat niezwykły. Telewizor wyjeżdża, ale co dalej, to nie wiem. Tą bemeczkę idę obejrzeć, którą mam na zdjęciach. Piątkę, podobno zacna. 15 rok. 16900 żądają. Gdzie to było? Zamknięte. Zamknęli? Tylko przymknęli. Czekajcie. Tak, to wszystko sprawdzi, ta bemka. Piękna, faktycznie. Faktycznie piękna. Mam na fotach z brązową skórą. Na panoramie, na wszystkim, 190, 160 przejechane. To od cwaniara. Jest też na tą R-kę namiar. Czy to nie R-ka? R-ka, gdzie jest znaczek? Ty, wypadkowa, znaczka nie ma. Piątka faktycznie wyczesana, kurwa, luksury. Luksury. Popatrzmy jeszcze z tyłu sobie na nią. Ta jest w dobrej cenie, czekajcie. Ta jest w dobrej cenie, tylko że jasno. A właśnie, widzowie, jestem jasnej skóry. A ta ma 9 tych przebiegu. Panoramka, klapa z guzika, no wszystko się tu zgadza, ale co zrobicie? Jak z czajkiem nie wygrasz. Ciotka Matylda, cała w papilotach. Ma popierdzianego kota. Tira, rira, rira, bumba, rararaj. Oczywiście była to grupa Pod Budą z Andrzejem Sikorowskim w roli głównej. Przed chwileczką słuchałem w radiu moim Maryja samochodowym. Jest sedanik, ale była skóra znowu. Kurwa, przepraszam. Czemu widzę nie chce jasnego środka? Nie wiem. Testowałem na Facebooka. Te bryki mam wszystkie namiar na opaków. Oczywiście ja bym nie miał, kuźwa. Na te bryki mam wszystkie namiary. Natomiast stawiałem, bo widzę, szuka, jak wiecie. O, też ktoś dla żony szukał. W R-Designie. Jest ku na dachu. Mam namiar, także. Czujność przede wszystkim. O, wstawiałem to na panoramie. 16 rok, 126 na kulany, sobie wyobraźcie sobie, sobie. I widzę, mówię, że jest 1000 euro za dużo. No, no niby jest za dużo, ale kuźwa. Kuźwa. I szkieło dachowe. Czy ja wiem, czy tu się warto szarpać pamięci w fotelach? Mają taką pamięć jak żona, te fotele. Wszystko pamiętają. Nawet sprzed na 5 lat. I to na trzeźwo. Te nasze dziewczyny naprawdę pozdrawiam bardzo uprzejmie i kulturalnie i serdecznie, bo chcę być miły. Ten też ładny pan Żaba.
Ten pilnowacz został na placu. Ale cóż się, kurczaki, stało? Lewe udo goś mam nieźle grube, że na drucie poszło. Ja bym nawet tulił takie, gdyby to miał parkowanie z przodu, kamerę z tyłu, kamerę z boku. Przypierdzielił lustrem. Ten zegar, stolnica, na czym babcia Bronia nasze pączki robi. Ten wyświetlacz ogromny. Naprawdę, koźma, pączki to można ukleić niezłe. O, D2 kolejna śliczna czarna. Dla żony widzu. Z klockiem widzynowym, wiadomo gdzie robionym. Wszystko w erdze, szkiełko? Ten bez szkiełka w dachu. A reszta się zgadza, twój bofelek. Kartofelek. Lecę dalej, odzwoni ktoś. O. Nie przyczaiłem. Automat? A, power shift z napisem power czy power? Bo wersja jest taka jak potrzeba. Nawet za bardzo. Ale z power shiftem to... Widzę, mówi, słyszeć nie chcę. Podobno te skrzynie zwykłe. A dzisiaj był temat tego samochodu. Ktoś pytał, atakował dość grubo. No dlaczego by nie? A jak? Ktoś pytał o grubasa serii 5. Bo jak znam życie, będzie chciał jasne wnętrze, inny lewarek od biegów i jeszcze mniejsze koła niż te. No jak to, wiecie, w życiu. Albo ten jest zbyt brązowy, zbyt myszowaty, za mało srebrny, zbyt czarny, zbyt niebieski. Ale jedyną klasyką, która tutaj niezmiennie jest i przetrwa, jest majtkowy Yaris, który niestety dokona tutaj żywota. Zemrze naturalnie. O, nowa tej nie było tutaj. Tej tutaj nie było. A nawet ciekawie w środku, powiem wam, bo takie siedzonka w tym kolorze, zresztą pod kolor szampana, spotykane rzadko. Lampa za mgłą, czy raczej za mgłą? Top benzyna. 3 litry benzyna, 5 rok, automat. Już wam powiem, mam na hopa namiar. Dowiem się, ile kosztuje. Akurat go nie ma w budce teraz, natomiast... Tarcza z kornikami. Jak można dopuścić, żeby korniki chwyciły się za tarczę? Jak można go... Jak dopuścić można? Powiedz mi. 15 rok. Dobrze wygląda. Z wielkim szybrzykiem. Jak ktoś zainteresowany, to dowiem się, o co chodzi. Gdzie on jest? Wszystko wiem. €6300. 180 przejechane. 6300 euro. 6300. I tyle właśnie będzie. No, po nie typu guma. Rysa, nie panikować. Nie panikować. Palce panorama, no zgrabne paluszki. Cena znana, rocznik znany, przebieg znany, silnik 3 litrowy, benzyna też znany. Nareczka. Ja się matce udał naprawdę, ten się udał wyjątkowo. Tylko mu tu kulkę przylepili. To nie są koguty policyjne, naprawdę, nie bądźcie tacy. To są inne rzeczy. Ten się matce udał wybitnie. Na dachu jakaś dziura jest, nie ma. W środku smutek, normalnie kierownica, dwa siedzenia, dwa pedały, katastrofa. Jak można tak ubogie auto wypuścić z fabryki, jak można? Jeździłbym, dusił kaczora. Chłopaki to jakieś biuro remontują, to na mnie idę, bo jeszcze lepikiem po głowie poleją. Ależ to jest ciekawe ujęcie. Tak. To jest bardzo ładne auto. Lecę do mojego prywatnego sprzedawcy. Czy jeszcze mam czas? Może jeszcze rozbitki zrobię, czekajcie. Niby zwykła nauka jazdy u Niemca. Ale... Nie widać? Coś tam widać. Kto się zna, ten... Rozkmini, że ha, to musi być nauka jazdy. Chyba Schumacher prowadzi. Ha, ha, ha.
O, Zaremski znowu napatoczył na coś ciekawego, co u nas będzie jakby w Polsce niecodziennością. Coś takiego. No nic, pozdro 600, a nawet 700 dla Was z Berlina w piątek. Którego dzisiaj jest? Nie wiem. W piątek, dzisiaj. Tydzień temu było 13, czyli plus 7, 20. Już mamy rozwiniętą sytuację. Cześć. Teraz wbiłem się w nawigację. Jeszcze 500 metrów. I proszę Państwa, jadę szukać tego wspominanego wcześniej o poranku BMW. Nikt nie puści. Polaczka. Maybe now. Danke, my wczoraj widzieli. Wbiłem się w nawigację, ja widzę, że nie jest łatwo, to czas pierdzielać. Niby wiosna, kuźwa jak w Chinach, znaczy niby listopad. Jedziemy szukać BMW-czki, teraz będziemy testowali. Jak sądzę, brali, bo urocza podobno, pogoda sprzyja. Nie znam, a kominy cudowne, no te kominy zawsze będą z Niemcami źle kojarzyły. Nie znam piękniejszej nazwy u Niemca niż Dolny Lewy Charlottenburg, ale ładna nazwa. Taka z szarlotką związana, albo z amerykańskim ciasteczkiem, gdzie tam, wiecie, w szarlotkę pakował na stole. A tata patrzy, co on tam pakuje w tą szarlotkę, prawdopodobnie dojrzewa mój synek. Także American Pie 10. Złowieszczo. A to nic, pan Roman sobie spokojnie tnie. Io na niebiesko, io już go mają. Korek? Nie. Nawigacja mówi, że links tam do lewa. Links tam na lewo, mówi Siara Szerewski. Charlottenburg, Hamburg, Magdeburg i Leipzig. Jakiś ten niemiecki jest skomplikowany, taki twardy, sztywny, niczym pałka murzyna. Dobra, jadę, będę meldował z miejsca zdarzenia. Chyba się puknęli, że tak się wyrażę, na io. Oczywiście, już tam po 1000 mandatu eurofuntów. Strzaiłem ruiny Zamku Krzyżackiego. Nie do końca ruiny, ale... Za 250 metrów skręć w prawo. Ty, dobrze jadę. Krzyżacy się pobudowali z tych kamieni, z tych cegieł. A tu przygodne niemieckie blokowisko. Zostanę niemieckim blokersem. No wam dam cynk. A co to za Rathaus? Z prostokątnym dachem. Musi uczelnia jakaś. Czyli my w prawo, tak? Olympia Stadion. Ładnie. Prawo. Olimpijski prosto, nie wiem czy iść. Jak to była olimpiada kiedyś? Chyba w 39. Albo 8. Ależ to moje ulubione klimaty. W jakiej okolicy mieszka to BMW? Place nowe, pan Roman strzaił, a nie powiem wam gdzie, ale pan Roman już wszystko wie. Ciągnął się już ze 100 metrów. Powiem wam, strzajam na Google'ach to później w domu, dam cynk, czy ma to w ogóle sens. Może jakieś ceny? Jedźcie, bo jeszcze mam ile metrów? 150 metrów. A niemieckie kominy, jak wspominałem wcześniej, wszędzie ich pełno, co też się przyzwyczaili od tylu lat. Stresują. Naprawdę, powiem wam, ciągną się już ze 400 metrów te placory. Pan Roman wszystko obczai. Dam wam tak zwany cynk namiar. Twój cel podróży znajduje się po prawej stronie. I to mi się podoba. Dobra, jest Bixenon. Bixenon, LED lampy. Jest Parktronik, jest Parktronik. Motor, co liter, ja to jest? Za liter, dobra. Za liter, bratku, do Ameryki idzie za nim, do Ameryki. Do Ameryki. 2 jary, niż 1 mm OLB. Ciemna jak w dupie. A ktoś trafi piękną piąteczkę, tak? Możesz mu loszyn, ja zrobił nowy kabel. Aha. Nur loszyn, bremse vorne, no je, zobacz. Zobaczymy na bremzę, no na hamulce. No je, ja mówię do twojego kolegi. Ja wiem. Nowy? No, nowy, kompletny, no, tarcza. Inter, nur... Tarcza nowa. To jest zima? Lato? Ja zima, lato. No, dobry, super reifen. Dobra. Bratko, to moje prywatne auto, brat. Prywatne auto pana, dobra, tutaj szanownego. Ja nie mogę, zabaw.
Czysto, clear pełny 100%. A to moje auto, bratko. Chodź. Pan sprzedawca jest Chorwatem. Opa. Bateria nowa, 300 euro. Bateria nowa. Nowy akumulator. Bateria, szyber dach jest. Siadam tu jeszcze. Pięknie, czysto ciemno jak w nosie. Trochę się spóźniłem. O, tak jest. Jakiś kawałek od hamulców. Rückwärts biegnie. Totalne drobiazgi. Szyba chodzi. Czyste, ładne i pachnące. Ależ ktoś trafi fajne auto za, powiem wam, wiecie ile? 11700. Leszcze. Romek jest leszczem, bo wyhaczył. 227 na kulaństwo, z serwisem. Dobra, dzwonię do widzu. Opa! Auto piękne. Powiem tu wam teraz, że spanikowałem dość mocno, bo 20 minut biegam po krawężniku. Jak się oddaliłem od panów sprzedawców z BMW-ki, bo zgubiłem kuźwa kluczyk z niej, który dostałem razem z briefem. Po ataku paniki pana Romana okazało się, że kluczyk jest w takim miejscu. Wiecie, mam kurtkę bez zamków, nienawidzę jak nie ma zamków w kurtce. Chowałem w takim miejscu, gdzie nie chowam nigdy klucza, ale troszkę pobiegałem po ulicy, po chodnikach, latarką świecąc, ale kluczyk jest w takim miejscu schowany, gdzie go nigdy w życiu swoim, starym już zresztą, nie kładłem. Także ja pierdziel, ale było czadersko. Uff, całe szczęście. Po znalezieniu klucza w miejscu, gdzie go nigdy nie chowałem, żadnych rzeczy tam nie chowałem, jestem spokojniejszy. Ciężko było nagrać cokolwiek z tą BMW-czką, bo było dosyć ciemno. Natomiast faktycznie jechałem do sobie prywatne po auto i podwiózł to auto pod jakiś komis, który prowadził jego kolega, natomiast okazało się, że sprzedawca jest faktycznie Chorwatem, jakiś Milan Pyrcinić. O, jak ładnie na czerwono mi jest. I proszę Państwa, i dowód osobisty pokazał, żeby na wiarygodność faktycznie, że osoba prywatna. Chociaż ten komis troszkę mnie tam przeraził, że to gdzieś tam... Ale jakie fury w komisie, a tam przeraził, że znów komisant. I faktycznie prywatne auto swoje sprzedawał. W pierwszym lakierze ta BMW-czka piątka. Cenę wam powiedziałem w środku, jak siedziałem, to naprawdę stan auta zachwycający. 200 tam, 201 czy 202 na kulane, 236. 201 to miało auto dzisiaj, które? Volvo miało wcześniej. Które miałem kupić widzu, ale widzu... Jak to widzu? Marudny. Taki akurat się mi widzu kolejny marudny trafił. Natomiast uważam, że BMW, gdyby widzu, który mi go zlecił zakup, go nie chciał, z największą, niekłamaną przyjemnością pod chałupę go wezmę. Szczęść Boże, do widzenia. Następnie kieruj się w lewo. Nie ma to jak błądzenie w wielkim mieście. Naprawdę. Ciężko wyjechać, bo nawigacja swoje, ja swoje, a znaki swoje. Dobra, Lipsk mam. Drezno. Kurczak, ile mnie zmyliło. BMW-ki na piętrze, półpiętrze, na ćwierćpiętrze, jak to lubi. Akurat sobie tak przystanąłem, mówię, popatrzę, znam w pokojach mają. Ładnie tu mają. Automobil Centrum Berlin BMW. Jak coś.